Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Hildebrandt-Mrozek. To już nasze trzecie spotkanie poświęcone inspiracjom literackim. Dzisiejszy temat naszych rozważań to poszukiwanie sensu w zmiennych czasach, w zmiennych okolicznościach, w zmiennej rzeczywistości. A bohaterkami naszych dzisiejszych rozważań są dwie pozycje jednego autora. Viktor Frankl jest bohaterem i jego dwie książki Człowiek w poszukiwaniu sensu oraz O sensie życia. Na co dzień ja zajmuję się wspieraniem różnych osób, różnych środowisk właśnie w rozwoju osobistym, w takim poszukiwaniu sensu, sensu życiowego i też sensu pracy, opierając się na dorobku psychologii pozytywnej. Viktor Frankl myślę, że jest też jednym z prekursorów tego nurtu, bo jego śladami potem poszedł Martin Seligman, mówiąc właśnie o pięknie, o wartości życia i o tym, żebyśmy potrafili i poszukiwali właśnie poszukiwali tego piękna, potrafili znaleźć to piękno w każdym momencie, w każdych okolicznościach, nawet tych najtrudniejszych, i żeby właśnie rozpocząć nasze spotkanie, chciałabym zacytować mojego ulubionego Alberta Einsteina, który no ten cytat jest jakimś takim moim jednym z ulubionych. Nigdy nie myślę o przyszłości, nadchodzi ona wystarczająco szybko. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne sformułowanie i trafnie odnosi się do naszych czasów. Ja tak mówię o naszych czasach, nie o wczoraj, dziś. Czy o tym, co będzie jutro, ale jak popatrzymy na ostatnie dziesięciolecie, ostatnie dwudziestolecie, czy nawet trzydziestolecie, no to te zmiany są autentycznie bardzo dynamiczne i pewnie byśmy sobie jeszcze 20 lat temu nie wyobrażali chociażby takich zmian technologicznych, chociażby tego, że na przykład możemy wykorzystywać krew pępowinową, chociażby tego, że telefony dzisiaj są naszymi takimi alter ego, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, bo nie chcę teraz oceniać. Możemy dzisiaj tak naprawdę robić wszystko. Z jednej strony latamy w kosmos i to są coraz częściej komercyjne podróże, bo już one się rozpoczęły. Z drugiej strony borykamy się z potężnymi trudnościami, zmianami, kryzysami, w tym kryzysem klimatycznym, w tym kryzysem związanym z pandemią. Przecież nadciąga czwarta fala, nie wiadomo jak będzie w kolejnych tygodniach, miesiącach, nie wiadomo czy nie będzie piątej fali. Także zderzenie tych wszystkich zjawisk może nas mocno trwożyć i mogą się pojawiać w tym momencie pytania właśnie o to, co tak naprawdę jest sensem mojego życia. Na czym ja się mogę oprzeć w tak dynamicznych momentach przełomowych, których nie rozumiem, których czasem nie ogarniam, nie pojmuję, nie jestem w stanie tego przyjąć, pojąć i co mam ze sobą zrobić. Myślę, że jest to udziałem każdego z nas i nie ma wyjątków. Myślę, że nie ma dzisiaj osoby, która by powiedziała śmiało i odważnie, wiem wszystko, wszystko rozumiem, nie ma dla mnie żadnych niejasności, jest to wszystko dla mnie oczywiste. Myślę, że z tą świadomością właśnie tej niewiedzy, ze świadomością i z uznaniem tego, z taką pokorą, uznaniem tego, że możemy nie wiedzieć, możemy nie rozumieć, możemy dalej iść w przyszłość, możemy podejmować się wyzwań, które czekają na nas każdego dnia, w każdej minucie, właśnie bezpiecznie i z odwagą. I do tego będę dzisiaj chciała zachęcać przy pomocy właśnie mistrza Viktora Frankla. Dzisiejsza rzeczywistość, z którą się borykamy albo którą przeżywamy, którą doświadczamy, jakkolwiek to nazwiemy, to rzeczywistość VUCA. Jest to akronim, który został już stworzony w latach 80. poprzedniego
poprzedniego wieku i jest związany z teorią przywództwa. Dotyczył tak naprawdę czasów wojennych, no ale jak my dzisiaj popatrzymy sobie na te czasy, w których żyjemy i ostatnio też o tym mówiłam, że ten wróg jest niewidoczny, bo pandemia, z którą się borykamy na co dzień, tak naprawdę my jej nie widzimy. My widzimy jej objawy, widzimy jej konsekwencje, ale tego wirusa nie jestem w stanie zobaczyć gołym okiem. Więc ten świat WUKA to świat z jednej strony potężnych zmienności, zmienności w czasie. Każdego dnia podejmujemy się tak wielu wyzwań, tak wiele informacji do nas dociera, które zmieniają decyzje, które podjęliśmy chwilę temu, że możemy się czuć przytłoczeni, możemy czuć się czasem osaczeni właśnie tą zmiennością, w ogóle zmęczeni fizycznie nawet. Często mówi się, że dzisiaj dzieci w szkole i z tymi zajęciami dodatkowymi, które sami jako rodzice im serwujemy, są bardziej obciążone niż etatowi pracownicy, dlatego że więcej czasu, więcej godzin muszą poświęcić na to, żeby tak naprawdę efektywnie pracować, funkcjonować i wkładają w to dużo, dużo, dużo energii i jest to wyczerpujące. Właśnie biologicznie jesteśmy tacy sami jak 100 lat temu, natomiast aktywności, które podejmujemy każdego dnia i właśnie decyzje i nasz mózg, który musi też pracować na pewnie na zdwojonych obrotach, decyzje, które podejmujemy są też bardzo kosztowne, energochłonne. Kolejny element naszej rzeczywistości WUKA to jest niepewność. I ta niepewność towarzyszy nam też, prawie powiemy, od urodzenia, dlatego że nie wiemy, co będziemy robić za rok. Tak naprawdę nie wiemy, co będziemy robić w grudniu, jeżeli mówimy właśnie o czwartej fali, czy będzie lockdown, czy nie będzie, czy wrócimy do nauczania hybrydowego, zdalnego, czy będą otwarte sklepy, różne inne aktywności, działalności. My tego nie wiemy. I zobaczcie Państwo, to nie tylko dotyczy pandemii. Nawet gdyby nie było pandemii, to ta niepewność towarzyszy nam cały czas i związane jest to chociażby z tym, że uczymy się, ale nie wiemy ostatecznie, czy potem to nasze wykształcenie przełoży się na taką aktywność zawodową, o której byśmy marzyli. Pewnie nie ma dzisiaj zawodów, które będą wykonywać dzieci, które dzisiaj są w przedszkolu albo w żłobku, bo jeszcze takie nie istnieją. Tak jak 20 lat temu zastanawialiśmy się właśnie nad trendami, nad kompetencjami przyszłości, okazywało się, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, a już na pewno nie konkretnych kwalifikacji. Pewne kompetencje oczywiście tak i te kompetencje są związane właśnie z umiejętnością szybkiego reagowania, z taką elastycznością, z otwartością na zmiany, ale tak jak mówię, to nas kosztuje bardzo dużo energii. Jeżeli nie wiem, w jakim celu to robię, jeżeli nie rozumiem tego, kim ja jestem i dokąd zmierzam, to mogę z tym mieć bardzo duży problem. Dlatego my dzisiaj o tym mówimy, dlatego podejmujemy ten temat, bo tak naprawdę ten temat jest ponadczasowy. Kolejny element to złożoność. I złożoność, zobaczcie Państwo, nie tylko naszej pracy, która się stała coraz bardziej skomplikowana, wielowymiarowa, właśnie wielozadaniowa. Nie wystarczy tylko proste przełożenie, prosta podsumowanie słupków i mamy już wynik, mamy rezultat. My potrzebujemy dzisiaj podjąć skomplikowane decyzje i tak naprawdę dotyczy to każdej branży, a jak popatrzymy sobie na różne branże, to zaczynają one się nawzajem przenikać. Już nie ma tradycyjnego podziału, czy może jeszcze byśmy o tym marzyli trochę i też kształcimy nadal w pewnych starych strukturach, natomiast coraz częściej rozwiązujemy problemy i potrzebujemy rozwiązywać problemy skomplikowane w zupełnie nowy, nowatorski, inny sposób. To pytanie też pewnie na inne spotkanie, na ile nasze ścieżki, które podejmujemy, są faktycznie nowatorskie, innowacyjne, czy chociażby jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, albo o nierozwiązany nadal problem głodu na świecie.
tak jak mówiłam, z jednej strony latamy w kosmos i robimy to komercyjnie, z drugiej strony za chwilę święta, szykujemy prezenty. Wybór, jakiego mamy dokonać, jest też bardzo skomplikowany, dlatego że mamy taką ofertę tak różnych produktów, nawet takich, które byśmy chcieli ręcznie zrobić, przygotować, to i tak tego jest taka mnogość, że ja już mam właśnie niepewność i potężny problem z tym, na co mam się zdecydować. A z drugiej strony, tak jak mówię, są kraje, są regiony, są miejsca, gdzie od wieków są nierozwiązane problemy egzystencjalne tak naprawdę. No i pytanie, na ile my już wykonaliśmy jakiś potężny krok, bo samo takie licytowanie się celebrytów, ile mogą dać datków, czyli takie charytatywne akcje, to trochę za mało. Myślę, że stać nas na dużo więcej, ale tak jak mówię, to jest też spotkanie czy temat na inną okazję, inne spotkanie. No i ostatnia literka rzeczywistości WUKA, niejednoznaczność, czyli to, że my tak naprawdę na różny sposób możemy interpretować i nasze decyzje, i nasze wybory, i wybory każdej innej osoby, która ma tak naprawdę wolność wyboru, wolność decydowania, wolność podejmowania głosu, zabierania głosu. I ta niejednoznaczność powoduje też często, że my się ścieramy. Nie wszystko jest czarne i białe, bo się okazuje, że są różne konteksty, w których funkcjonujemy. Tak jak każdy z nas ma różne talenty i właściciel każdego z talentów będzie przez swój pryzmat tak naprawdę realizować te talenty, dlatego że ma jakąś historię swojego życia, ma jakiś bagaż doświadczeń, jest jakąś ściśle określoną, konkretną osobą w konkretnym czasie, w konkretnej przestrzeni. Więc ja nie mogę bardzo prostym schematem, prostą kalką przekładać teraz moje wybory, moje decyzje, moje tak naprawdę ścieżki na ścieżki innych osób. I dopiero jak się otworzymy na tą niejednoznaczność, na tą nieokreśloność, na to, że jest tak ogromna różnorodność w naszym świecie, my dopiero możemy zacząć rozmawiać, zacząć wspólnie podejmować jakieś decyzje i zacząć wspólnie rozwiązywać te problemy, które dotyczą nas wszystkich tutaj na tej pięknej, cudownej planecie, na której czasem świeci słońce, tak jak dzisiaj tutaj u mnie. No i w tym naszym całym zagmatwaniu tej rzeczywistości nieokreślonej, niejednoznacznej, ulotnej, my sprawiliśmy, sami sobie to zrobiliśmy, że staliśmy się środkiem do celu, czyli ten zysk i rachunek ekonomiczny stał się priorytetowy, stał się najważniejszym elementem naszego funkcjonowania, mówię w ujęciu globalnym, a w związku z tym człowiek, jego siła życiowa, jego potencjał, jego każdy element stał się środkiem do realizacji tego celu. Czy popatrzymy właśnie na konsumpcje materialistyczne, różne aspekty naszego życia i to, że okazuje się, że pracujemy, żeby coś zdobyć, żeby coś mieć, nawet jeżeli to jest urlop dwutygodniowy. Pracuję, żeby potem przez 2 tygodnie odpoczywać i realizować swoje pasje, swoje aktywności, które kocham, które lubię. Więc to jest pytanie do ciebie dzisiaj i do mnie, czy chcesz realizować ten model, czy chcesz być takim trybikiem w maszynie, który jest wykorzystywany do różnych celów, do różnych gier sił globalnych, czy chcesz jednak decydować i wykorzystywać swoją siłę, swój potencjał, swoją energię życiową do czegoś innego. Dlatego, że jeżeli masz z tym problem, jeżeli masz z tym kłopot, to mogą się pojawić właśnie w głowie różnego rodzaju myśli związane z tym, że nie widzę sensu, nie widzę sensu noszenia maseczek, nie widzę sensu szczepień, nie widzę sensu tej całej biurokracji. I to mówimy o różnych branżach, nie tylko o edukacji, ale każdej innej, czy o służbie zdrowia, gdy idziemy do lekarza i widzimy, że lekarz musi poświęcać
większość czasu związanego z naszą wizytą właśnie na wypełnienie różnych formularzy, papierów itd., itd. Ja mogę mieć potężną dozę frustracji po całym takim dniu, gdzie widzę pewne rzeczy, które mnie dotykają, które mnie negatywnie właśnie jakoś tak ładują i mogę gdzieś na koniec dnia powiedzieć, że ja nie widzę sensu, bo to życie nie daje mi tego, czego ja oczekuję, bo ja bym chciała być szczęśliwa. Dlaczego ja nie mogę dostać tego, czego ja tak naprawdę oczekuję i czego ja tak naprawdę chcę? I tutaj z odpowiedzią przychodzi nam właśnie Viktor Frankl, fantastyczny autor. Przeczytałam te książki, nawet nie powiem, że jednym tchem, ale rozpoczęłam od książki Człowiek w poszukiwaniu sensu i to było dla mnie niesamowite doświadczenie. To był austriacki psychiatra, psychoterapeuta, więzień obozów koncentracyjnych i on właśnie w tej książce opisuje swoje doświadczenia, ale ja już przeczytałam bardzo dużo literatury obozowej. Pamiętam doskonale w liceum, jak też bardzo dużo czasu, energii poświęcaliśmy na te teksty, pisaliśmy różnego rodzaju wypracowania. Ja pamiętam, że jako osoba wrażliwa bardzo przeżywałam te wszystkie opowieści cały ten nurt obozowy był dla mnie bardzo taki trudny, przejmujący, ale też pokazujący właśnie wymiar właśnie zniewolenia i tego, co człowiek potrafi zrobić drugiemu człowiekowi. Natomiast chcę powiedzieć, że ta książka ma nieco inny wydźwięk. Po raz pierwszy przeczytałam książkę, która pozytywnie opowiada, powiedziałabym paradoks, jakiś absurd, pozytywnie opowiada o tym czasie właśnie doświadczenia obozowego, dlatego że Viktor Frankl jako właśnie naukowiec, terapeuta, on bardzo analitycznie podszedł do przeanalizowania zachowań ludzkich i miał taką refleksję, że osoby, które widziały sens swojego życia i sens swojego cierpienia i sens i wierzyły w sens i w wartość swojego życia, to tak naprawdę te osoby najdłużej przeżywały, abstrahując od tego, że część zginęła w komorach gazowych i tutaj wiadomo, że nie ma stąd ucieczki, ale nawet te osoby, które szły na tą śmierć właśnie w komorze gazowej, one miały wybór, czyli decydowały się na przyjęcie cierpienia, na godne przyjęcie cierpienia i nieuchronności tego, co się zdarzy. Czyli tak naprawdę Viktor Frankl pokazuje nam w tej książce, że my w każdych okolicznościach, w każdym momencie naszego życia mamy wybór i ten wybór daje nam wolność. I tak naprawdę mogę być zamknięta właśnie w czterech ścianach albo w jakiejś klitce, w celi obozowej, bez wyjścia. Możemy być uwięzieni, ale mamy wewnętrzną wolność, dlatego że my decydujemy, czy my przyjmujemy nasz los, czy my przyjmujemy te okoliczności, czy my ich nie chcemy przyjąć. I on bardzo łatwo pokazywał właśnie osoby, które rezygnowały. One w pewnym momencie nie wstawały rano z preczy, a warunki były, no, doskonale wiemy, jakie były warunki. Tutaj ja nie chciałabym wracać do szczegółów, ale nie wstawały rano z preczy, potem prosiły o papierosa i już właśnie ten przysłowiowy ostatni papieros był tym symbolem rezygnacji. I my w każdym momencie życia naszego możemy po prostu zrezygnować i my wiemy, że my mamy ten wybór. Albo podejmuję wyzwanie, a to nie gra komputerowa, albo rezygnuję. I te osoby, które rezygnowały, właśnie wypalały tego ostatniego papierosa, to za chwileczkę traciły siły witalne, te
te potem fizyczne, biologiczne, bo za chwileczkę pojawiały się pierwsze objawy tyfusa, bo obok komór gazowych, no to takim drugim zabójcą był tyfus, który po prostu siał spustoszenie wśród więźniów. I w momencie, kiedy ktoś decydował się i rezygnował, że nie podejmuje, już nie widzi sensu i nie widzi przyszłości, czyli nie ma nadziei na wyzwolenie, to w tym momencie sam rezygnując, za chwileczkę właśnie tracił na siłach fizycznych, biologicznych i po prostu w ciągu paru dni umierał. I ta obserwacja właśnie doprowadziła Wiktora Frankla do takiego skoncentrowania się na sensie życia, na tym, że my mamy wybór, że to jest decyzja, że to od nas zależy, że to jest to przyjęcie naszego losu i my w każdym momencie tak naprawdę mamy tą wolność, która jest źródłem naszego szczęścia, naszego spełnienia, naszej satysfakcji. I fantastyczne było to, gdy w którymś momencie on też pisze, że jest gdzieś tam w tych kamieniołomach i pracują ciężko, jest zima, nie mają butów i w ogóle takie potężne cierpienia fizyczne przeżywają. I on w którymś momencie wykorzystując, bo później wiemy o tym z psychologii pozytywnej, że to jest jedna z interwencji pozytywnych i on stosuje tą interwencję pozytywną na samym sobie, bo przypomina sobie moment takiej bliskości z żoną swoją. Jego żona też jest osadzona w obozie. On nie wie, czy ona żyje, czy nie, ale on przypomina sobie, pracując i tak naprawdę ledwo żyjąc, ledwo funkcjonując, ledwo oddychając, i on sobie przypomina ten moment bycia z bliską osobą. Jest to na tyle silne, tak mocne doznanie, że on czuje fizycznie ciepło, które do niego przychodzi, a jest mróz trzaskający, powiedzielibyśmy. I to jest niesamowite. Ja miałam ciarki, jak to czytałam, bo faktycznie jest tak, że my jesteśmy w stanie przywołać nasze dobre wspomnienia, które nam ratują często życie. Może być beznadziejnie, może być naprawdę już tak, że nie widzimy wyjścia, ta czarna dziura tak zwana, o której mówi Brené Brown w tym krótkim filmie o empatii. To też zachęcam do tego, żeby w którymś dobrym momencie sobie obejrzeć ten film na YouTubie. Ale ta czarna dziura, w której jesteśmy, ona nie jest beznadziejna. Sposób, w jaki my ją widzimy, tak naprawdę może być beznadziejny. I też sposób, w jaki możemy widzieć ją inaczej, może być dla nas uzdrawiający i tak naprawdę bardzo twórczy, bardzo taki spełniający i realizujący nasz potencjał. Wszystko, co zostało zredukowane do nagiej egzystencji, wszystko, co nieistotne, stapiało się przepalone bólem, człowiek ulegał przetopieniu w to, czym koniec końców był. Albo kimś z tłumu, czyli nikim szczególnym, anonimem, czymś bezimiennym, czego on, człowiek, był tylko naddatkiem, jak numer więzienny, albo też stapiał się do własnego ja. I tu właśnie chodzi o to własne ja, czyli tak naprawdę w obozie. Wszystko zostało zniwelowane. To, kim byliśmy, profesorami, fantastycznymi personami, z niesamowitym kapitałem relacyjnym, mnóstwem przyjaciół, apanażami, bogactwami. To wszystko zostało zredukowane do zera. I tak naprawdę człowiek był tam tylko i wyłącznie sobą. Nic więcej nie mogło mu przydać wartości. Nie było niczego innego, co mogłoby pokazać jego wartość. Ja bym dzisiaj powiedziała, że my możemy na nasze dzisiejsze czasy też podobnie patrzeć, że my jesteśmy otoczeni fizycznymi różnymi produktami, które nam mają przydawać wartości, pięknie ufryzowani, pięknie umalowani,
z pięknymi właśnie kontami na Instagramie, na Facebooku, w różnych miejscach, funkcjonujemy w sieci, póki ta sieć jest, a wiemy ostatnie doświadczenia facebookowe pokazały, że może się to wszystko zawiesić i tak naprawdę się okaże, że co, że nas nie ma, to gdzie my jesteśmy? Gdzie my realizujemy siebie? Co jest tak naprawdę środkiem mojego wyrazu i co jest tak naprawdę środkiem realizacji mnie samego czy mnie samej? Bo tu chodzi właśnie o to pytanie, które tutaj stawia Viktor Frankl. Skoro stapiasz się do własnego ja, to kim jesteś naprawdę? Bo właśnie w takich ekstremalnych warunkach, w takich momentach możesz zobaczyć, kim naprawdę jesteś. I jeżeli my dzisiaj mówimy, że mamy tą rzeczywistość VUCA, właśnie tą taką osaczającą, zmienną, potrzebujemy być właśnie 24 godziny non-stop w mobilizacji i w tym takim właśnie realizowaniu różnych zadań, różnych działań, to gdzie tam ja jestem na końcu, gdzie jest to moje jestestwo, gdzie jest to moje ja, które chcę, które pragnie, które jest wolne od wszystkich tych okoliczności zewnętrznych, od wszystkich tych właśnie złożoności, od tej całej rzeczywistości VUCA. My jesteśmy wolni od tego, ale nie dajemy sobie do tego tak naprawdę prawa. Czyli okazuje się, że ta egzystencja właśnie w takim wymiarze obozowym, gdzie jesteśmy odarci ze wszystkiego, staje się decyzją. Ja decyduję się na przyjęcie tych warunków. Ja decyduję się na to, że przyjmuję taką, a nie inną postawę wobec mojego cierpienia, wobec nieuchronności mojego życia, czy nieuchronności śmierci, czy nieuchronności końca życia. Ja decyduję się tak naprawdę na to, że ja najpierw jestem, a potem dopiero przychodzą słowa. I Viktor Frankl bardzo wyraźnie mówi, że to bycie staje się ważniejsze od naszego słowa, od wszystkich właśnie napisanych książek, od wszystkich wykładów wygłoszonych, od wszystkich naszych mądrości, bo ja to trochę tak właśnie prześmiewczo wykorzystuję, bo sama wykorzystuję bardzo dużo wiedzy, informacji, teorii, ale sama mam świadomość tego i uczę się tego każdego dnia, że wstaję rano i jest biała kartka. Ja jestem na nowo człowiekiem, który wywiera jakiś wpływ na innych ludzi, na drugiego człowieka, który jest obok mnie. Czy to jest pan w tramwaju, czy to jest pani w taksówce, czy to jest pani w piekarni, czy to są osoby, które spotykam zawodowo albo prywatnie, bliskie, to ja rano wstaję i ja moim właśnie byciem wywieram wpływ. Czyli wychodzę z siebie tak naprawdę każdego dnia, żeby dać siebie drugiemu człowiekowi. I to jest jeden z wymiarów, w których możemy realizować sens naszego życia, bo Viktor Frankl jeszcze o innych mówi i zaraz do tego przejdę, ale to bycie okazuje się dzisiaj dla nas stanowczo ważniejsze od chociażby pięknych słów, którymi obdarzamy też. No i Viktor Frankl też w książce drugiej, która jest tak naprawdę podsumowaniem właśnie tej pierwszej Człowiek w poszukiwaniu sensu, podsumowaniem, czy to jest taki zbiór wykładów, troszkę inne ujęcie tej całej teorii, czy tej całej filozofii podejścia do sensu życia, no to tam Viktor Frankl cytuje tutaj takiego poeta: spałem i śniłem, że życie jest radością. Zbudziłem się i zobaczyłem, że życie jest obowiązkiem. Pracowałem i widzę, obowiązek jest radością. Okazuje się, że tak naprawdę życie jest jakimś obowiązkiem dla nas, ale tym obowiązkiem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeżeli my mówimy o szczęściu, bo tutaj celowo dałam taki obrazek, szczęście, sama w tej dziedzinie szczęścia pracuję, funkcjonuję i staram się wspierać innych w tym właśnie podejściu i otwartości na bycie szczęśliwym, no to Viktor Frankl mówi, że szczęście nie jest celem naszego życia. I potem
Zresztą psychologia pozytywna też to kontynuuje. Szczęście nie jest celem, ono jest niejako produktem ubocznym naszych rezultatów, produktem ubocznym, rezultatem naszego podejścia do życia, właśnie w kategoriach pewnego zobowiązania, które mam. Skoro jestem i moje życie ma sens i ma wartość, to znaczy, że to jest jakieś zobowiązanie, które ja przyjmuję na siebie. W ten sposób ja jestem twórcą tego życia i każdej minuty, którą realizuję w świecie, a nie czekam na to, aż ktoś mi coś da, aż coś z zewnątrz przyjdzie, takie właśnie oczekiwanie i mówienie, no tak, to ja czekam, aż będę szczęśliwa, albo właśnie szukam, gonię za szczęściem, chcę mieć te momenty szczęśliwości. Oczywiście, że my je mamy, przeżywamy, ale chodzi bardziej o docenienie tego, co my mamy, docenienie tego obowiązku, który się okazuje radością. I właśnie w tym kontekście nie ma tutaj mowy tylko i wyłącznie o przyjemnościach, że życie ma być tylko i wyłącznie pasmem przyjemności, fantastycznych wrażeń, fantastycznych emocji. Życie jest pewnym zobowiązaniem, które ja biorę na siebie, które przyjmuję, bo je dostałam w darze, a w związku z tym chcę je właśnie szczęśliwie wypełnić. Szczęśliwie, dlatego że ja nadaję sens, ja nadaję cel, ja nadaję wartość temu, co się dzieje w moim życiu, co w każdej minucie robię i realizuję. I na tym się to wszystko osnuwa. Czyli życie tak naprawdę oznacza, że my jesteśmy nieustannie, każdego dnia, w każdej minucie naszego życia, nieustannie pytani. I to pytanie jest bardzo istotne. To pytanie jest tak naprawdę sednem i sensem. I to, jaką my dajemy odpowiedź, jest tą naszą wartością. Czyli życie pyta nas za każdym razem o odpowiedź, jaką dajemy. Czyli czego życie oczekuje ode mnie? To życie mnie pyta, jeszcze raz cofnę, to życie mnie nieustannie pyta. Co mi dajesz dzisiaj? Co mi chcesz dać? Jaki ślad chcesz zostawić na swojej ścieżce? Życie mnie nieustannie pyta. A my zadajemy pytanie, dlatego tutaj jest błąd. My ciągle pytamy, co może mi dać życie? Bo ja oczekuję od życia miłości. Bo ja oczekuję od życia, że będę szczęśliwa. Bo ja oczekuję, że ja dostanę dobrą pracę. Bo ja oczekuję, że on się domyśli. Bo ja oczekuję, że ona mnie przeprosi. Bo ja oczekuję, że inni zrobią tak, jak ja będę chciała, żeby zrobili. Czyli to jest błędne myślenie, że ja mam oczekiwania wobec życia. To życie oczekuje czegoś od nas. I w ten sposób postawione pytanie, no, może czasami postawić nas tak przed takim, no, nawet zawieszeniem jakimś. Czy możemy być zaskoczeni, że nagle tu się odwracają ścieżki. I nagle okazuje się, że to ja jestem twórcą, a nie biernie przyjmującym to, co życie mi da. Czyli życie czegoś ode mnie oczekuje. I najważniejsze tak naprawdę jest to, że to pytanie w każdym momencie naszego życia jest konkretne i dla każdej osoby jest inne. Dlatego, że ono dotyczy się konkretnych sytuacji, ono tyczy się konkretnego tu i teraz i tyczy się konkretnej osoby. I tak jak właśnie w rozgrywce szachowej, akurat mój mąż jest tutaj pasjonatą gry w szachy i regularnie gra. I jakbym mu zadała pytanie, i Viktor Frankl też tutaj podaje przykład właśnie człowieka, który przychodzi do mistrza i zadaje takie pytanie: mistrzu,
to które ustawienie właśnie pionków w szachach jest tym najlepszym ustawieniem? A mistrz odpowiada, że nie ma takiego jednego najlepszego ustawienia, nie ma jednego rozwiązania, nie ma jednego sensu życia, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czego życie ode mnie oczekuje. Nie ma jednej odpowiedzi. My nie możemy powiedzieć, że my teraz zbiorowo poszukujemy wspólnego dla nas sensu życia. Ten sens i te odpowiedzi są konkretne i te pytania są konkretne dla każdej osoby i dla każdego momentu naszego życia. Oddzielnie, osobno, niezależnie. Dlatego ważne jest tak bardzo tu i teraz, to co my tu i teraz robimy konkretnie, w konkretnej sytuacji naszej życiowej, a nie hipotetycznie albo zbiorowo, globalnie, jak to inni, tak jak my często robimy sobie takie punkty odniesienia i patrzymy, co inni. Oczywiście czasem może nam to pomóc, ale to nie jest ostateczna odpowiedź nasza na to, co życie od nas chce, czego od nas chce. I Viktor Frankl proponuje tu trzy ścieżki, czyli środki, którymi dysponujemy, bo odpowiedzieć na to pytanie tu i teraz, to z jednej strony nasze czynne działanie, czyli to, co mówiłam, czynna aktywność każdego dnia, w każdym momencie. Podejmujesz się czegoś i realizujesz, masz jakiś efekt jakiegoś działania, czy to jest pójście po chleb, czy to jest wstanie rano z łóżka, czy to jest zrobienie sobie kawy albo herbaty, czy to jest telefon do bliskiej osoby, czy to jest dobrze wykonana praca twoja, którą wykonujesz punktualnie, obowiązkowo, z sercem, bo chcesz to robić, bo to ty decydujesz. Z drugiej strony czuła uwaga nakierowana na drugą osobę, na bliźniego i to jest to takie wyjście z siebie, ze swoją misją do drugiej osoby i poświęcenie jej czasu, uwagi, budowanie więzi, tworzenie bliskich relacji z innymi. Trzecią ścieżką jest doświadczanie pięknych wrażeń, w tym uroków natury. I to są nasze tak naprawdę odpowiedzi, które no właśnie pytanie, czy my często je podejmujemy, czy my mamy takie doświadczenie, że sens życia mojego może opierać się na tym, że ja mogę właśnie mieć jakiś akt twórczy, że ja mogę kochać po prostu albo być kochanym, że ja mogę doświadczać i sens mojego życia może się opierać na doświadczaniu piękna, pięknych wrażeń i delektowaniu się nimi, i delektowaniu się pięknem natury, przyrody, stworzenia, istnienia. Czy my sobie w ogóle zdajemy z tego sprawę? I uczy nas tego człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny. Uczy nas tego człowiek, który pracował z wieloma osobami borykającymi się i z myślami samobójczymi, z depresjami, właśnie z brakiem poczucia sensu, z pustką totalną, z różnymi fobiami. Uczy nas tego praktyk, który daje nam narzędzia. No i to pytanie, na ile my każdego dnia, każdego momentu naszego życia, w każdym momencie, na ile my jesteśmy w stanie przyjąć te narzędzia i znowu to od naszej odpowiedzi najwięcej zależy. To czynne działanie może polegać na tym, że my jesteśmy w stanie dostrzec tak naprawdę to, czego życie od nas oczekuje każdego dnia i w każdym momencie. Bo te zadania, jakie nakłada, są konkretne i wyłącznie skierowane do konkretnej osoby. I dlatego Viktor Frankl tutaj podkreśla, że człowiek jest wyjątkowy i niezbywalny w swym właśnie konkretnym umocowaniu i ulokowaniu. Czyli nie ma drugiej takiej osoby jak ja, nawet jeżeli byłaby bardzo podobna i czyniła podobne rzeczy
nie mogę porównać mojej wartości, to są wartości nieporównywalne i sens też jest nieporównywalny, czy to czynne działanie, chociażby z pracą mechanika, który teraz w tym momencie właśnie, nie wiem, wymienia koło albo wymienia sprzęgło, czy z pracą fizjoterapeuty, który w tym momencie kogoś masuje i sprawia, że wraca ta osoba do sprawności, czy osoby, która piecze chleb w nocy, wtedy, kiedy ja śpię. Ja nie jestem w stanie tych czynności porównać i powiedzieć, że ta jest bardziej wartościowa, a ta mniej. My sobie nie zdajemy sprawy, jak myśmy zaszkodzili sobie, dzieląc właśnie świat na lepszych i gorszych. Te są bardziej cenione, aktywności te są mniej cenione, tylko dlatego, żeby właśnie ten zysk ekonomiczny był priorytetem i najważniejszym elementem naszego, czy gromadzenie dóbr stało się właśnie takim celem. A jeżeli celem jest podkreślanie wartości drugiego człowieka, wartości naszej, no to powinniśmy w inny sposób te porządki świata ułożyć. I pytanie, jakie przed tobą stoi teraz zadanie? Co słyszysz? Czy słyszysz ten konkretny moment i tą konkretną sytuację, w której jesteś? Czy wiesz, jakie zadanie przed tobą teraz stoi, konkretne w tym właśnie momencie? Tak jak przede mną dzisiaj rano stanęło właśnie nagranie tego wykładu. A za chwilę inne aktywności, do których muszę się przygotować. Czyli cały czas mamy jakieś wyzwania i zadania, przed którymi stoimy. I to jest pytanie, zawsze konkretne bardzo, w konkretnej sytuacji, w konkretnych okolicznościach. Co słyszę? Co słyszę ja konkretnie, a nie inni, bliscy, dalecy? Co ja konkretnie słyszę? Drugim ważnym elementem właśnie tego czynnego działania jest uświadomienie sobie tego, że praca zawodowa nie jest jedynym polem, na którym ja mogę czynnie nadać sens mojemu życiu. Ale to też pytanie do ciebie konkretne, jakie masz inne pola działania? Jakie są inne pola twoich aktywności, w których się realizujesz? Takie czynne, gdzie możesz właśnie wykonywać aktywności. Czy to jest pomoc sąsiadom, pomoc bliskim, czy to są może aktywności ogródkowe, czy to są różne pasje, które realizujesz, nie tylko właśnie w pracy zawodowej, ale które rozbudowują twoją siatkę przyjaciół, relacji, które dają innym po prostu radość, które są spełnieniem dla ciebie i dla kogoś jeszcze. Co to może być? Bo jeżeli nie masz, to może warto się zastanowić nad tym, jakie mogłyby być inne pola moich aktywności. Drugim elementem jest to czułe oddanie temu, co jest piękne, wielkie i dobre, czyli to takie delektowanie się pięknem natury, pięknem sztuki. Może to być wizyta w filharmonii, może to być wizyta w lesie, nocne oglądanie Drogi Mlecznej, może to być wczesne poranne wstawanie i oglądanie zwierzyny leśnej. Wszystko, co ciebie zachwyca, co powoduje, że się jednoczysz i wchłaniasz, smakujesz, trwasz w tym pięknie, nadaje twojemu życiu sens. To jest fantastyczne, że to ktoś mówi głośno, tylko właśnie pytanie, czy my tego uczymy, czy my do tego zachęcamy, bo zwykle mówimy, nic nie robienie nie popłaca, albo mówimy, co tak siedzisz, lenisz się. Nie można tak siedzieć, nierobem jesteś. No i te hasła takie od dzieciństwa wtłaczane nam do głowy, potem nie wspierają, nie trzeba się dużo oduczyć, żeby właśnie biernie wchłaniać wszechświat, żeby po prostu trwać i oddychać, bo my dzisiaj, chociażby w dobie pandemii, moglibyśmy się cieszyć z tego, że my oddychamy, że my możemy oddychać, bo nie każdy może dzisiaj oddychać swobodnie. Więc możemy biernie wchłaniać wszechświat i świat wtedy, kiedy nie zawsze możemy czynnie brać w tym udział.
bo nie każdy może wykonywać jakieś aktywności. Chodzi o to, żeby być, a nie tylko jakoś się aktywizować. Nie tylko działanie, ale też bycie Viktor Frankl postrzega jako wartość i jako właśnie sens i naszą odpowiedź na to, o co życie nas pyta, do czego życie nas dzisiaj zachęca. Kolejnym elementem jest czuła uwaga na drugiego człowieka i to dzisiaj jest bezcenne i myśmy też przekonali się o tym w pandemii, że życie bezmaseczkowe było cudowne i prawdziwe i takie bliskie, bo mogliśmy spotkać się z drugim człowiekiem i go przytulić, popatrzeć sobie w twarz, nie tylko w oczy, ale w twarz. I to zdjęcie po lewej stronie, to ja już mam długo w moich zasobach. To zdjęcie kiedyś na różnych konferencjach i spotkaniach związanych z kompetencjami przyszłości, z trendami na rynku pracy i w edukacji przyszłości pokazywałam i też z takim opisem, z takim napisem być blisko w czasach izolacji, w czasach zarazy. No i to było kilkanaście lat temu, a dzisiaj okazuje się, że to jest bardzo prawdziwe nadal, że my, jeżeli nie doceniamy tej bliskości, no to może się okazać, że za chwilę blisko nie będziemy, bo różne właśnie sytuacje zewnętrzne spowodują, że będziemy musieli być daleko. Ale tak jak Viktor Frankl, tym wspomnieniem przywołanym ogrzał się w momentach naprawdę beznadziejnych, powiedzielibyśmy, tak my też możemy celebrować bliskość z drugim człowiekiem, żeby właśnie w trudnych sytuacjach można się było tym później ogrzać. No i ostatni element, który jest ważny i o którym nie możemy zapominać, to to, że my też możemy widzieć sens naszego cierpienia i naszego umierania. Nie są to łatwe tematy, nie są to tematy, które, to znaczy one powoli wchodzą do naszej narracji. My powoli zaczynamy o tym mówić, może za sprawą pandemii, może też za sprawą właśnie chociażby tego, że zaczynamy mówić o umieraniu, o tym, że ktoś przestaje żyć, że ta ścieżki życia tutaj na tej ziemskiej naszej, w tej ziemskiej rzeczywistości są określone. I też Viktor Frankl mówi o tym, że gdybyśmy nie mieli tego określonego czasu, gdybyśmy byli nieśmiertelni, to my byśmy wszystko odkładali na później. Czyli nie byłoby tego tu i teraz, a my dzięki temu, co jest tu i teraz, możemy właśnie odcisnąć ślad na rzeczywistości naszej i potem kolekcjonować te zbiory doświadczeń, i w którymś momencie naszego życia, patrząc wstecz, te uzbierane nasze doświadczenia są naszym bogactwem i też nas karmią. W związku z czym to, że jest to ściśle określony czas, też ma jakiś sens i też ma jakieś znaczenie. A skoro życie ma sens, no to i cierpienie ma sens. I to, w jaki sposób my przyjmujemy cierpienie, też może być takim właśnie aktem sensotwórczym, jak mówi Viktor Frankl. Na tym opiera się cały nurt wzrostu potraumatycznego. Okazuje się, że my też przyjmując cierpienie, przyjmując sprawy ostateczne i otwierając się na gotowość na przyjęcie straty, bo czy to chodzi o drugą osobę, o bliską osobę, czy to chodzi o nas samych. Zawsze my to rozpatrujemy w kategoriach jakiejś straty, której doświadczamy. To my możemy też doświadczyć w którymś dobrym momencie, bo potrzebny jest czas do tego, ale możemy doświadczyć też wzrostu. Możemy lepiej żyć i lepiej funkcjonować i lepiej prosperować. Widzieć więcej, widzieć szerzej, nadając temu doświadczeniu jakąś wartość. A w momencie, kiedy wiemy już, że już nic tak naprawdę nie zostało, to możemy przyjąć i uznać
nasze, czy godnie przyjąć właśnie śmierć i nasze odchodzenie. To też jest wyzwanie i myślę, że coraz częściej na ten temat też będziemy się wypowiadać w publicznym dyskursie, nie tylko przy okazji świąt właśnie Wszystkich Świętych, czy przy okazji różnych sytuacji trudnych, ale mam taką nadzieję i ufam, że coraz częściej będziemy wracać do tego naturalnego rytmu, w którym żyliśmy kiedyś, kiedy można było się i spokojnie pożegnać z osobą zmarłą. Nie uciekało się od tego tematu w rozmowach z dziećmi, nie mówiło się, że dziadek albo wujek odszedł, tylko po prostu nie żyje, umarł i nie ma tematów, które są takimi tematami tabu albo których się boimy, bo jeżeli uciekamy od takich tematów, no to my mamy kłopot z tym. Natomiast każdy inny i szczególnie ta osoba, która bezpośrednio doświadcza takiej sytuacji, ona często jest gotowa i tak jak mówimy o dzieciach, dzieci też są gotowe na odpowiedź na ich poziomie w pewnych ramach. Natomiast takie życie w fałszu, w zakłamaniu nie sprzyja właśnie poszukiwaniu i nadawaniu sensu różnym naszym doświadczeniem, a chodzi o to, żeby jednak funkcjonować i żyć w takiej otwartości i w takiej wewnętrznej prawdzie. Myślę, to już końcówka naszego spotkania, że dziś taką miarą wewnętrznego sukcesu, bo o tym sukcesie też coraz częściej się mówi, że te sukcesy są takie ważne w naszym życiu, że taką miarą wewnętrznego sukcesu i tego sensu jest to, jaką my postawę przyjmujemy wobec zewnętrznego losu, jakikolwiek by ten los był. Ale chodzi właśnie o tą moją postawę osobistą, o mój konkretny moment, o moją sytuację i o mnie samą, o mnie samego. Nie chodzi o innych, tylko chodzi o mnie. I każde porównanie będzie niewystarczające i nie chodzi właśnie o to, żeby porównywać, tylko żeby zatrzymać się, żeby się zastanowić nad tym, to gdzie ja jestem, co ze mną się dzieje, w jaki sposób ja przyjmuję te zewnętrzne okoliczności, czy to jest jakiś sprawdzian w klasie maturalnej, czy to jest trudna rozmowa z szefem, czy to jest kłótnia z sąsiadem, czy to jest miły wieczór w gronie rodzinnym. To zawsze jest to pytanie, jaką ja postawę przyjmuję wobec tej sytuacji. Co ja zrobię, albo czego nie zrobię, albo jak po prostu będę. Czyli to życie mnie pyta, co chcę dać od siebie, a to nie ja mam oczekiwać czegoś od życia. I na tym bym chciała dzisiaj zakończyć nasze rozważania. Myślę, że sporo pytań do refleksji i sporo w ogóle tematów do refleksji zostało tutaj zaakcentowanych. Jeszcze raz gorąco polecam obie te pozycje. Do nich się wraca, to nie są książki, z których się rezygnuje. Więc jeżeli można sobie je jakoś tam nabyć też, nie tylko z biblioteki skorzystać, ale też jakoś mieć gdzieś tam u siebie, to też jest wartościowe. Ja zapraszam na mój blog co czwartkowy na stronie www.mowusmowere.pl, mowusmowere, czyli wprawiać w ruch, uruchamiać i mam nadzieję, że tymi naszymi spotkaniami w jakiś sposób, w pewnym sensie Państwa uruchamiam do refleksji, do aktywności albo właśnie do zatrzymania, do bycia ze sobą bliżej, lepiej, głębiej i do bycia z drugim człowiekiem. Tematy, którymi się zajmuję, to szczęście w szkole, rodzicielstwo z pasją, też operuję różnymi narzędziami diagnostycznymi, do których też zachęcam i to wszystko jest na stronie i organizuję warsztaty dobrego snu, bo ten sen jest też życiodajny i jest naszym takim darmowym lekarstwem. I też chcę powiedzieć o drugim ogólnopolskim tygodniu szczęścia w szkole, który się odbył we wrześniu i myśmy właśnie
poszukiwali sensu i poszukiwali właśnie takich szczęśliwych momentów w szkole, w różnych aktywnościach, w różnych gronach, bo to nie tylko byli nauczyciele, to nie tylko byli uczniowie, ale też i pracownicy szkół, i też rodzice, dziadkowie i osoby, które są związane ze szkołą w jakiś sposób, ze szkołą i z przedszkolem. I też bardzo gorąco zachęcam w przyszłym roku do takich aktywności, bo już się szykujemy. Będziemy co roku cyklicznie organizować taki ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole, bo myślę, że to ma sens i to ma wartość i to przynosi bardzo dużo też sensu osobom, które realizują właśnie te aktywności. Nie tylko tego tygodnia, ale zwracanie uwagi na to, że sens życia, sens pracy, sens nauki jest ważny i że on może przynosić szczęście. Myślę, że jest jednym z ważniejszych elementów właśnie w tej zmiennej rzeczywistości. Więc wielu inspiracji, dobrych chwil, dobrych momentów życzę. I do następnego naszego spotkania. Mam nadzieję, że już niebawem.